Witam, mam na imię Ela i jestem opiekunem projektantów w salonie łazienek Enano w Bydgoszczy. Dzisiaj pokażę Wam i opowiem o nowo otwartej strefie przygotowanej z myślą o odwiedzających nas projektantach. Nowa strefa to miejsce, do którego zapraszamy wszystkich zewnętrznych projektantów wraz ze swoimi klientami. Jest to doskonała opcja dla osób, które chcą omówić kwestie projektowe w specjalnie dostosowanym do tego miejscu przy filiżance aromatycznej kawy, herbaty lub szklance wody filtrowanej przez jedną z dwóch specjalnych baterii dostępnych w naszym salonie. W razie potrzeby każdy odwiedzający strefę może liczyć na wsparcie opiekuna. Udostępniliśmy projektantom możliwość wcześniejszej rezerwacji strefy na spotkanie z klientem poprzez kontakt telefoniczny. Strefa wyposażona jest we wszelkie udogodnienia, m.in. dostęp do telewizora i możliwość połączenia go z komputerem, sieć Wi-Fi, kabel internetowy i gniazdka elektryczne. Nie zabraknie również całej masy katalogów producentów wyposażenia łazienkowego i nie tylko. Nasza strefa wyposażona jest w szereg wzorników. Wśród nich znajdują się m.in. płytki, spieki, fugi, blaty oraz nogi do ręcznie robionych stołów. Na uwagę zasługuje szeroki wybór wzorników kolorystycznych farb, np. RAL czy NCS. Odwiedzającym naszą strefę udostępniliśmy specjalny wózek, dzięki któremu możemy przewieźć płytkę z ekspozytora w salonie bezpośrednio do strefy. Jest to łatwe i wygodne rozwiązanie. Specjalnie przygotowany stół posłuży do bliższego zapoznania się z płytkami. Lampa z funkcją zmiany barwy i intensywności światła pozwoli na uchwycenie różnych kolorów płytki w zależności od oświetlenia. Całą strefę przygotowaliśmy w taki sposób, aby każdy odwiedzający nas projektant miał wszystkie potrzebne narzędzia pod ręką, a jego klient będzie miał możliwość swobodnie zapoznać się z produktami i ustalić kwestie związane z projektem wymarzonej łazienki i nie tylko. Tak właśnie prezentuje się nasza nowa strefa. Serdecznie zapraszamy wszystkich projektantów wraz ze swoimi klientami do naszego salonu. Do zobaczenia w Enano.